Hej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, tylko zagrajmy sobie w GTA 5 i przechodzimy do, od razu do samej misji. Nic też, mogę wam powiedzieć kolejny raz, mimo że jestem już takim jakby epicentrum tej całej misji, nic nie pominąłem, po prostu wziąłem sobie Trevora, pojawiła się informacja, że musimy się tutaj na statek, więc tutaj sobie przyjechałem. I jak widzicie na statku, tutaj kręci się jeden z ochroniarzy, tak można to nazwać. Trzeba go ze snajperki, z tłumikiem. O właśnie, wyeliminować. To chyba tylko jeden jest. Jestem na tym statku, gdzie był, gdzie pracuje obok niego, pracuje obok tego statku, pracuje kuzyn Wade'a, tak? Więc wiecie, gdzie to mniej więcej się znajduje. Co będziemy, chyba tak mi się przynajmniej wydaje, że jestem na tym statku. Właśnie tam, gdzie pracuje ten właśnie kuzyn Wade'a. Spuszczamy sobie tą, łódź podwodną. I chyba możemy już tutaj sobie na nią skoczyć. Nie ma żadnej informacji, więc chyba tak. O, prawie się zabiłem. Wow! Nie spojrzałem, dopiero teraz spojrzałem na ten wskaźnik zdrowia. Zobaczcie, praktycznie naprawdę się zabiłem. I teraz co tu trzeba zrobić? Jak tutaj teraz wejść? Aha, za pomocą Y. Czyli wchodzimy normalnie sobie do łodzi podwodnej za pomocą Y. Dobra, fajnie to wszystko wygląda. Zobaczymy, jak będzie się tą łodzią podwodną tutaj pływało. Oh, yeah. I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Ja pierniczy, jest mega do swoim pod tą wodą. We both know what I'm talking about. Okay, alright. Bring it around the Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution. They behave like they are. Murdering. Wiecie co, ja sobie tylko muszę spojrzeć, jak ja tutaj mam płynąć, ponieważ... Okej, dobra, popłyniemy w prawo. Don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I look forward to that. Okay, well that's more like it. No dobra, płyniemy sobie. Dosyć fajnie się pływa, ponieważ pierwszy raz w GTA możemy być tak długo pod wodą oczywiście, ponieważ no tutaj tlen nam się w żadnym tutaj stopniu nie kończy oczywiście. Fajnie to wszystko jest oświetlone, bo jeśli oczywiście płyniemy w nocy, to takie oświetlenie musi być. Kojarzy mi się ta łódź podwodna, taka malutka łódź podwodna, tak? Wydaje mi się, że ona właśnie tutaj służy do sprawdzania bardziej dna. Taka łódź podwodna kojarzy mi się z Titanikiem, ponieważ tam jak tego Titanika nagrywali, to znaczy jak nagrywali tego prawdziwego Titanika, w sensie, że tam statek leży pod wodą i właśnie takimi łodziami podwodnymi, tak z kamerami, właśnie sprawdzali, jak to wszystko tam wygląda, więc właśnie mi się z Titanikiem taka łódź podwodna kojarzy. Coś to naprawdę fajnie wszystko tutaj wygląda. Wydaje mi się, że lepiej by to wszystko wyglądało, gdybyśmy grali sobie w dzień, a niestety taka pora dnia nas spotkała, że robimy to wszystko nocą, ale mimo wszystko jest tutaj wszystko widoczne, więc też jeśli przykładowo, czekaj, tylko sobie sprawdzę jeszcze, gdzie to mam, aha, czyli teraz bym przepłynął, dobra, płyniemy w lewo. Czyli pewnie jak już ukończymy tą misję, bo dzisiaj chciałbym sobie zagrać tą główną właśnie tutaj misję, gdzie będziemy wydobywać coś tam z dna. Dokładnie nie wiem co to jest, ale ten sprzęt należy z tego co wiem do wojska. Więc wydaje mi się, że właśnie potem będziemy mogli sobie tą łodzią po prostu popływać po całym tutaj, po całej mapie w GTA. Może jakieś skarby zdobędziemy we wodzie, więc może być fajnie. A tymczasem udajemy się do Wade'a, ewentualnie jego kuzyna, chyba Wade'a, do ciężarówki, tak? Ponieważ tam gdzieś mieliśmy wypłynąć, to pewnie ma jakiś tam dźwig i tym dźwigiem wyciągnie naszą łódź podwodną na ciężarówkę.
Tą ciężarówką, jak słyszeliście, będziemy gdzieś tam się udawali, gdzieś z jakiegoś magazynu czy coś w tym stylu. Tak więc ona tam sobie pewnie przez jakiś czas będzie się znajdować. Dobra, tutaj musimy podpłynąć tego żółtego kółka, żeby móc tam pewnie włączyć jakąś cutscenkę. Dosyć fajnie się płynie, powiem wam. Możemy oczywiście tą łodzią pływać na powierzchni, jak i pod wodą. No tutaj teraz się potwierdziło, że to jest jednak kuzyn Wade'a, czyli ten Floyd, czy jak mu tam... Aj, zepsułem troszkę. Bo tutaj wynurzamy się za pomocą X-a, zanurzamy za pomocą A. I mi się tutaj po prostu popieprzyło i wcisnąłem A zamiast X i ta łódź wpłynęła pod wodę. Przez to nie mogłem tutaj trafić w to kółko, ale nadrabiamy teraz. Zakładam, że już tutaj 100% misji nie będę miał, ponieważ za długo tutaj się tym bawię. Okej, okay. Tak jak myślałem, jest dźwig. No bo niczym innym moglibyśmy tę łódź pod wodą tutaj wciągnąć. No niczym innym jak właśnie tutaj za pomocą dźwigu. Gdzie ta ciężarówka tutaj jest? Nigdzie ciężarówki nie widzę. Aha, jest tutaj troszeczkę dalej, dobra. Już ją widzę. Też jestem ciekawy, czy będzie nas goniła policja, bo nie chce mi się wierzyć, że taka ciężarówka z taką łodzią podwodną będzie mogła sobie przejechać normalnie, swobodnie przez miasto. A nie, zasłonili. Dobra. Jest zasłonięta. A też fajnie, że będziemy mogli sobie teraz pojechać tą ciężarówką. Powiem wam, że na maksa frajdę mi sprawia tutaj jazda ciężarówką po GTA. Znaczy po Los Santos. Szczególnie z takim innym, niestandardowym wyposażeniem, jak chociażby właśnie tutaj z tą tutaj łodzią podwodną. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Aj, cholera, jeszcze mi spadnie ta łódź tutaj. Dobra, chyba jest. Ja też, jak wiecie, dobrze studiuję transport i spedycję, więc coś takiego mnie dosyć interesuje, jak podróżować tymi ciężarówkami. Za tym idzie, też chciałbym sobie kupić właśnie symulację jazdy samochodami ciężarowymi. Myślę, że to będzie ciekawa opcja. A teraz, jak mam już nowy komputer, to wydaje mi się, że ta gra się fajnie będzie... Znaczy nie fajnie będzie się grało, znaczy tak będzie się fajnie grało, ale bez problemu mi to się uruchomi, bo na moim starym laptopie wydaje mi się, że byłoby to niemożliwe. Z tego co się orientuję, ta gra ma małe wymagania, ale mój laptop już jest tak stary, że po prostu wydaje mi się, by tego nie uciągnął. Dobra, wyjdziemy sobie, pewnie zaraz się tutaj pojawi, że ukończyliśmy misję. Dokładnie. No często właśnie jest tak, widziałem, że po prostu jak gdzieś jesteśmy na jakimś terytorium, to musimy z niego wyjść i dopiero potem będzie jakaś informacja o tym, że ukończyliśmy sobie misję. Jak widzicie, tylko 50%, ponieważ nie, jak już myślałem wcześniej, też nie wymieściliśmy się w czasie, troszkę się za bardzo tutaj opieprzałem z tym, ale też nie chcę leczyć jak głupi, kurczę, z tymi misjami, nie chcę wykonywać tego jak najszybciej, ponieważ no... Nie ma z tego wtedy takiej frajdy, nie chcę się śpieszyć, nie zależy mi na tym, żeby po prostu wszystko wykonywać na 100%. Jak będę chciał, to po prostu sobie wszystko będę wykonywał jeszcze raz, tak jak było to w przypadku, kiedy całe DLC, obydwa, nie obydwa, tylko to drugie DLC, z Ballada Tonego, wykonałem wszystkie misje na 100%, więc, ale też nie za pierwszym razem, tylko sobie to potem powtarzałem, więc jeśli o tę kwestię chodzi, to po prostu wszystko sobie ewentualnie potem będę przechodził jeszcze raz na spokojnie. No myślę, że przy tej grze spędzę bardzo dużo godzin w singlu, a w trybie sieciowym to już w ogóle. Też fajnie, że w jakimś stopniu mamy tutaj tryb singla na razie, a tryb online będzie później, ze względu na to, że możemy masterować sobie cały tryb singla do czasu, aż pojawi się tryb multi. A tak byłoby trochę tego, więc wydaje mi się, taka opcja jest dosyć fajna i ciekawa.
Też oczywiście wpasuję się na Michaela, ponieważ jak widzieliście żadnych misji, no jest i Amanda, portret Amandy, jak widzieliście żadnych misji już z Trevorem nie było, tak więc wyjdziemy sobie z tego budynku, bo jak widzicie jak jesteśmy w budynku mapę nie możemy włączyć, to gdzie teraz tutaj wyjść? Tracy, baby, you called? Yeah, look dad, we're worried. I'm worried too, I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help, like serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you, but you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. No dobra, próbuję stąd wyjść, ale jest tutaj tyle drzwi. Ten dom jest tak ogromny, że dopiero teraz znalazłem tutaj wyjście. Zobaczymy, a jest, już widzę nawet tutaj z daleka na tej mini mapce, że jakieś tam misje do wykonania, chociaż nie, to chyba są takie zapytania. No coś trzeba sobie, jakieś misje trzeba sobie wykonać, tak, oczywiście. Wydaje mi się, że no niedługo powinna być ta misja główna taka tutaj, której sobie wykonamy po prostu tą misję z Trevorem związaną, ale kurczę, nie ma nigdzie. Żadnej misji. Dobra, pojedziemy sobie kupić może jakoś... A wow, lądowisko nawet możemy kupić. Dobra, czyli pojedziemy sobie teraz, kupimy sobie posiadłość, bo to też mnie ciekawiło. A oni mają tyle hajsu, chyba tylko Franklin jest tutaj najbiedniejszy, ale oni mają tyle hajsu, że ten z tym hajsem trzeba coś robić, więc sobie kupimy po prostu lotnisko. Zobaczymy, czy dzięki temu będziemy mieli tam automatycznie jakiś helikopter, czyli jego też będzie trzeba kupić, ale ciekawi mi to bardzo. Więc sobie pojedziemy tam i sobie to wszystko sprawdzimy, bo też nie chcę pokazywać wam tylko głównych misji, ale chcę tak naprawdę jeszcze dodatkowo móc wam pokazać, jak wygląda gra z innych perspektyw. Czyli pokupimy sobie jakieś posiadłości, polatamy sobie po mieście, postaramy się zdobyć 5 gwiazdek i rozwalać potem policję czołgiem, ale też, no mówię, wszystko z czasem przyjdzie. Myślę, że takie zabawy w GTA, jak właśnie tutaj rozwalanie policjantów, po prostu jak ukradniemy sobie tutaj jakiś czołg, to coś takiego po prostu będę rozgrywał po przejściu samego GTA. Ale mimo wszystko teraz też będziemy przechodzili również inne misje poboczne, ponieważ wiele osób mnie pyta, czy będzie taka i taka właśnie tutaj misja związana z pobocznymi misjami i tak dalej. No będą, już kilka misji jak widzieliście pobocznych pojawiło się. Ja też taką rozgrywkę bardziej luźniejszą, czyli bez pokazywania misji, bo są osoby, które oglądają mnie, a nie chcą sobie psuć zabawy. Czyli oglądają mnie z innych serii, a po prostu nie chcą sobie z GTA psuć zabawy, ponieważ będą oglądali, znaczy będą sami grali, tak? O, jesteśmy w tym miejscu już tutaj. Więc też wejdźcie na streama mojego, tam macie archiwum streama, tam pokazywałem rozgrywkę taką luźną, więc tam też sobie możecie to zobaczyć po prostu. Chociaż w sumie też powiem wam, że takie luźniejsze rozgrywki wolałbym pokazywać na streamie. To dosyć fajna zabawa, jeśli pytacie mnie, ja wtedy coś pokazuję, co chcecie zobaczyć i to jest dosyć chyba bardziej ciekawsze. Dobra, mamy lądowisko kupione oczywiście. Mamy też helikopter, zaraz zobaczymy, czy on tutaj wyląduje, czy on po prostu nam tutaj ucieknie. Bo już jest kupione przeze mnie to lotnisko. Chyba nam tutaj ono uciekło. Czy on uciekł, a nie ono. No, lipa straszna. Czyli będziemy musieli sobie zakupić jakiś helikopter, aby móc tutaj wylądować i sobie zapisać go. O, pojawiła się jakaś informacja. Czyli tu mamy misję dla Trevora, bo jak widzicie on tutaj się znajduje, ale mamy też misję jakąś tutaj z B. Aha, czyli to jest misja dla federalnych. Dobra, to wykonamy sobie dzisiaj w dzisiejszym odcinku misję dla Trevora. Ten dosyć fajny wydaje mi się skok. Jak pamiętacie, wybrałem opcję po cichu, ponieważ lubię coś takiego. Bardziej wolę tutaj skupić się. Mamy mnóstwo GTA misji, gdzie musimy rozwalać dosyć sporą liczbę tutaj członków gangu, jak było to wcześniej, czy też innych misji. Więc wydaje mi się, że dzisiaj sobie po prostu wykonamy misję na spokojnie i właśnie tą tutaj misję związaną z Trevorem chciałbym wykonać, tak więc pojedziemy do niego i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja nie wiem, gdzie to w ogóle będzie, co to w ogóle będzie. Wiem, że coś mieliśmy tam, bo on mówił tylko na razie wstępnie, że coś związanego z wojskiem kryje się na statku. On sam chyba nawet nie wie, co się kryje na tym statku, więc dopiero dzisiaj się dowiemy. Wybieraliśmy, pamiętam, opcję na pełnym morzu, na otwartym morzu.
będziemy tę misję wykonywać. Dlatego potrzebny był nam helikopter i potrzebna była nam łódź podwodna. Jeśli wykonywalibyśmy misję w porcie, to wydaje mi się, że tego wszystkiego nie musielibyśmy szukać. I co za tym idzie, po prostu byłoby pewnie łatwiej, ale wtedy byłaby większa ilość straży, policji i tak dalej. Teraz wydaje mi się, że wykonamy sobie to po cichu i że nam się to wszystko uda. Też chciałem wam powiedzieć o jednej kwestii, ale dobra, jesteśmy już u Trevora, to po prostu do niego pójdziemy, jak będzie jakaś po prostu luźna jazda czy coś, bez żadnych tutaj rozmów, to wam o tym opowiem. Raczej powiem, a nie opowiem. Co oni tu robią? Ach, on tutaj nogę rozmasowuje. Ja myślałem, że coś innego robi, dobra. You and him, the old father-son issues, gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Oh, it's excellent. You want to go? No, I'm good, though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. The fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, all right? You owe me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out and we get 20%. Well, unless, of course, you go states again and have me arrested. Hey, it wasn't like that. Better not have been. I mean, like, you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position, a fucking viewpoint, all right? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies, that's what we got. Other people, they have other worlds, but for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know, a carrion eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now, Floyd's got... Not the... Fuck, get out of here, all right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether Security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up. I guarantee no problems. No major heat. Let's get going, all right? No, czyli tak jak myślałem, Trevor nie wie sam, co ukradnie. I got a sub, got a chopper, I got everything we need. All right, let's do this, you fucks! No, już przebrani. Kurczę, przez przypadek tutaj skipowałem cutscenkę, ale to już tak by się ona skończyła, więc tutaj nic nie straciliście. No dobra. Sporo przed nami. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out. Dude, I'm in the call. I didn't realize we was going all the way out there either. I've been told your generation are workshop repeatedly, but this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like? Huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we gotta make the trip. TP Inc.? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated? If it's TP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me. Nice. Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still. Trevor. It's a business, Michael. An honest American business, and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to? We're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The lost motorcycle club. Yeah, you're a serious businessman, T. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy, whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed.
There's not enough me's. There's too many you's. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude, we're helping you out. But if you think you'd be better off on your own... No, 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 hey, look, hey! Just let's calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, all right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine that... Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good. Hey, what's the next part of the plane? There's an army chopper at the airfield. You're both getting into it. Michael's flying. Gonna take off, pick up the submarine with me in it, and flying out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's been testing. I'll get it, surface, you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter. How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxing. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin. Whoa. There's easier ways. This sounds extreme, T. No dobra, jesteśmy na miejscu. Bardzo mi się podoba to, że po prostu podczas takiej długiej podróży, bo przejechaliśmy z początku mapy do końca, jest cały czas jakaś gadka, jak to zawsze w GTA, dzięki czemu nie nudzimy się praktycznie w ogóle. Okej, my siadamy do helikoptera i zaraz sobie polecimy. Ale też na streamie pytaliście mnie, ile trwa podróż z jednego końca mapy na drugi. Teraz mniej więcej wiecie, ponieważ tak naprawdę poruszaliśmy się z jednego końca mapy na drugi. Co o tym idzie? Macie już takiej mniej więcej tutaj świadomość, ile to trwa. Możecie sobie sprawdzić, kiedy ruszaliśmy, kiedy skończyliśmy podróż i wtedy mniej więcej możecie sobie obliczyć po prostu, ile ta podróż trwała. Dobra, co teraz mamy zrobić tutaj? Mamy to podczepić jakoś. No, oczywiście moje tutaj umiejętności latania jakimkolwiek samolotem w jakiejkolwiek grze są bardzo słabe i najbardziej jest to zauważalne w Battlefieldzie trójce czy Bad Company 2. Też powiem wam, że jeśli chodzi o GTA 4, tam były chyba tylko helikoptery, z tego co pamiętam. Tam mi się dobrze tymi helikopterami latało, tutaj troszeczkę inaczej to wygląda wszystko. Te helikoptery bardziej się chwieją niż wcześniej. Ale wydaje mi się, że tutaj bardziej to jest realistyczne, ponieważ tak naprawdę taki helikopter się bardzo chwieje. Dobra, mamy to podłączyć. Znaczy muszę do tego tutaj po prostu podjechać i tym hakiem tylko po prostu mam jakoś tu przytrzymać, być blisko tego. O, właśnie, w ten sposób, dobra. Teraz mamy lecieć na teren testów. Ale mega wygląda, zobaczcie, jak fajnie z góry wygląda, jak jedzie sobie pociąg. Mega. I certainly wasn't robbing it. Oh, okay, my mistake.
Thanks, Nick. It was a pretty tight job, though, eh? I mean, the planning was there. They went in, right? They got out clean. I mean, there were some problems, but they kept their head, right? Yeah, pulled it off. All right. It was us. Of course it was us. Any other clowns would be in Bolingbroke now. Nah, there were some weak points. I mean, whoever fed that cheesy line to the parking guy, that guy? Amateur! Yeah, show us how it's done then, T. If you're such a professional, this job will go great. Oh, it sure will. Just flying along the coast. This whole thing ain't got nothing to do with our thing. Okej, chyba mam tutaj tą łódź. A i myślałem, że... Czekajcie. Myślałem, że już tutaj misja zakończy się niepowodzeniem, bo taki ciemniejszy ekran pojawia się, kiedy właśnie misja kończy się failem jakimś. Ale dobra, teraz co tutaj musimy zrobić? Musimy chyba pojawić się... O, tu mamy informację o tej właśnie łodzi takiej podwodnej, to się nazywa Batyskaw, tak? Używaj X-a do wynurzenia się oraz A do stanowienia się, tak jak wam już to wcześniej mówiłem. Właśnie zastanawiam się, czy ja mam iść tam, gdzie jest to kółko, na tym telefonie, czy na tym, no to jest telefon. Czy mam się udać pod tutaj, właśnie pod to. Ale chyba... No czekajcie, sprawdzę, bo tutaj nie chcę tutaj czegoś zepsuć. Sprawdzę zarówno jedną opcję, jak i drugą, ewentualnie właśnie, jak to nie będzie nigdzie tutaj w pobliżu. Też chodzi o to, że wy jak oglądacie, możecie sobie wszystkie napisy, które widzicie, czytać. Ja jak jadę autem i jednocześnie mam czytać napisy, to ciężko mi to jest zrobić, to jest oczywiście normalne. No ale dobra, podążamy do tego tutaj czerwonego kółka. Tak wydaje mi się, że będę musiał zrobić, ponieważ te dwie łodzie, które są na tym morzu, wydaje mi się, taki to po prostu był punkt zaczepu, żeby gdzieś tam go wrzucić. Trevora oczywiście. A teraz po prostu mamy się tam udać. Te kółko oczywiście im bliżej będziemy na tym radarze, będzie się nam przybliżało. Też z tego co pamiętam, Franklin mówi, że tutaj sporo helikopterów się kręci, więc myślę, że na pewno jeśli już coś tam weźmiemy z tego dna, czy też tutaj, wydaje mi się, że to na dnie będzie, nie będzie łatwo pewnie z tym uciec, ponieważ na pewno helikoptery, które tego pilnują, będą nas ścigały. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, ale może być ciekawie, ponieważ jeszcze chyba z helikopteru nie mieliśmy okazji strzelać do przeciwników. Też kurczę, muszę kupić broń wszystkim tutaj z tych postaci. Szczególnie chciałbym bazukę zobaczyć jak wygląda, bo nie jedna osoba już mnie o to pytała. Szczególnie na streamie. Tak więc tutaj, o, jest gdzieś tutaj w pobliżu. Gdzieś tu muszę, aha, chyba na dole, dobra. A jest, coś tam się świeci, dobra. Teraz trzeba ogarnąć te opadanie tą łodzią. I można w sumie będzie... zaczynać to wziąć, tylko też jak to wziąć to nie wiem, ale pewnie zaraz jak będziemy w pobliżu jakaś informacja nam się pojawi. O, w końcu ta łódź tutaj łagodnie opada. Czekajcie, bo jeszcze ma jakieś problemy. Dobra, pomalutku, ale zaraz to będziemy mieli. Aha, czyli to z automatu tutaj nam się przyczepiło. Mamy to w ogóle? Mamy, chyba mamy. Ej, mówiłem, Trevor nie wie co bierze w ogóle.
rock, maybe on a fault line, so could be a seismic suppressor to combat earthquakes and tsunamis. Or, no, potentially it's like a fusion reactor running on seawater. Like nuclear? Yeah, the good kind of nuclear. And is this what your buyer was after? Yeah, well, for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Aha, czy już teraz troszeczkę się wyjaśniło, ponieważ no wcześniej jakoś grałem i nie byłem w stanie tego wszystkiego przeczytać. Chodzi o to, że Trevor ma już jakiegoś klienta na sprzedaż, więc po prostu wydobywa coś, co po prostu za to ma już z góry tutaj zapłacone, więc tutaj jemu to w ogóle nawet nie jest potrzebne, więc okej, teraz ogarnąłem. No mówię, jak gram, często nie mogę wszystkiego przeczytać, więc potem po prostu oglądam to razem z wami na YouTubie, co tam w tej grze się wydarzyło, aby mieć jakieś pojęcie, żeby po prostu w kolejnych odcinkach wiedzieć, co wam tutaj po prostu, żeby wiedzieć, co tam się wcześniej działo, aby to jakoś potem połączyć w całość i mieć pojęcie o szczegółach tej oczywiście fabuły. Dobra, kolejny motyw, teraz musimy wydobyć go z oceanu oczywiście. Była ta wcześniej informacja o tym, że to jest ocean spokojny. O, super, teraz łatwiej zdecydowanie to mi poszło wszystko. Ale nie ma helikopterów żadnych tutaj, o których mówił Franklin, więc jesteśmy chyba bezpieczni. No i dosyć sporo też płynąłem. Zobaczcie, te łodzie, te platformy tutaj są, a gdzie ja byłem, więc dosyć też kawałek podpłynąłem tą łodzią. Aha. Chyba za szybko mówiłem, że jest spokój, bo już tutaj łodzie nas atakują, ale mamy jakieś działko oczywiście i możemy atakować ich Franklinem. Wow, pięknie. Wow, ale ich tutaj jest. Nie wiem skąd oni tak szybko się tutaj wzięli, ale jest ich sporo. Zobaczcie sobie na... O ja, jeszcze helikopter, no nieźle. Znaczy ciężko w ruchu jest tutaj sterować Franklinem, ale wow, no następni, masakra. Musimy też szybko zmieniać pozycję, aby tutaj w nich trafić. No nieźle, jest ich sporo, naprawdę. Najajaj. Ten sygnał daje mi chyba znać, że ktoś nas tutaj automatycznie namierza. Aha, już wiemy kto nawet. Kurczę, chciałbym naprawdę za pierwszym razem tutaj teraz dolecieć do tego lotniska, aby nie móc chcieć tego wszystkiego powtarzać od nowa. No ale udało się, super, chyba tak. Tak? Dobra, okej. Okay. Ale zobaczcie, już no niezłym tutaj... w słabym stanie jest nasz helikopter. No dobra, chyba tutaj jesteśmy już w pobliżu tego lotniska. A nie, czekajcie, to nie jest tutaj, to jest troszeczkę dalej. Tutaj. Nie, dobrze czy nie? Aha, tam dalej, dobra, okej. Okay. Zmyliła mnie ta kropka żółta po prostu, ale dobra, tutaj chyba mamy wylądować. O, właśnie, o to chodziło. Troszeczkę to... nieumiejętnie zrobiłem, ale udało się. Jesteśmy na miejscu. Oh, and good to see you too. What's it been? 10 years?
After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you! I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese! Damn, T! This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did! Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. Well, we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. You owe me! Wait, get in that chopper! Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay! All right, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score! Remember! Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello! Me too! No jestem ciekawy, czy on to będzie im zwracał, czy jednak będzie uparty i jednak zostawi to sobie. Bo wkurzony troszeczkę jest. A nie, jak widzicie, tutaj mamy informację o tym, że on to będzie im oddawał, ponieważ mamy tutaj, że jest to unieważnione, ta transakcja cała. No, jednak tutaj poszedł do porozum do głowy i będzie liczył na jakieś inne łupy. Tak więc dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś dzisiaj się pojawią. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!